Cześć, tu Agnieszka Rojewska i zapraszam Was do Strefy Kawy Computronic. Do Strefy Kawy zaprasza Agnieszka Rojewska, mistrzyni świata baristów. Dzisiaj zajmiemy się ekspresem marki Nivona, Caffè Romatica 675. Jak widzicie, design jest dość minimalistyczny, nie ma tutaj za dużo dziwnych funkcji na froncie. Mamy fajny, ciemno-szary kolor połączony z czernią, który sprawdzi się w większości kuchni, a sam ekspres jest dość małych rozmiarów, co też dla mnie osobiście jest dużą zaletą. Tutaj z lewej strony mamy zbiornik na wodę. Jest on dość duży, ponad 2 litry, co też jest fajnym rozwiązaniem, gdyż nie będziecie go musieli zbyt często uzupełniać. Po drugiej stronie młynek stożkowy z hartowanej stali, bardzo cichy i precyzyjny. Mamy tutaj też taką kieszonkę na kawę już zmieloną. A za tą pokrywką mamy regulację grubości mielenia oraz dostęp do bloku zaparzającego, dzięki czemu możecie go wyczyścić. Ten dostęp jest dość łatwy, więc nie będziecie mieli z tym większych problemów. Na froncie mamy wylewkę, która ma regulowaną wysokość, tak żebyście mogli dopasować ją do swojego ulubionego kubka. Na froncie mamy też kolorowy wyświetlacz. Na wyświetlaczu jest dostęp bezpośredni do 5 podstawowych napojów. Są to i kawy czarne, i kawy z mlekiem. Wystarczy wybrać swoją ulubioną kawę i naciskamy przycisk. Wtedy cały proces się rozpocznie. Co też jest fajne, ekspresy Nivona mają taki system Aroma Balance, dzięki czemu możecie z tej samej kawy uzyskać 3 totalnie różne profile zaparzenia, czy espresso, czy kawy americano, czy cappuccino tak naprawdę. Wystarczy ten przycisk przycisnąć dłużej, wtedy jedna z tych funkcji wyskoczy na główne menu i wtedy możecie tą sobie kawę dopasować. Co mi się osobiście podoba, ten ekspres zapamięta to ustawienie i od tej pory espresso będzie już tym Waszym ulubionym, nie musicie tej funkcji powtarzać. No dobra, przygotujmy zatem espresso, zobaczmy jak to wszystko działa. Wystawię sobie filiżankę, obniżę sobie tutaj wylewki. Ja lubię espresso trochę bardziej intensywne, więc zawsze ustawiam w ekspresach maksymalną moc. Tutaj ustawię też wyższą temperaturę. Zobaczymy ten profil z Aroma Balance, która daje nam teoretycznie wyższe body i też takie bardziej włoskie espresso i mniejszą objętość. No to zaczynamy. Espresso mamy gotowe, nie widać tego na pierwszy rzut oka, ponieważ mamy filiżankę, ale krema z tego co jestem w stanie ocenić jest dość gęsta i ta warstwa na pewno jest dość gruba. Jest ładna, błyszcząca, ciemnobrązowa, co też jest super jeżeli chodzi o zaparzanie espresso. Jak zauważyliście, młynek i cały ekspres pracuje dość cicho, co też jest bardzo fajną funkcją. No ale zobaczmy, najważniejsze, jak ta nasza kawa smakuje. Aromat jest intensywny ze względu na te ustawienia. I tak jak chciałam, ma ono gęste body. Ta goryczka jest troszeczkę wyższa, typowa dla włoskiego espresso. Kawa ma dobrą temperaturę, także mnie jak najbardziej zadowala. Mam nadzieję, że takie intensywne espresso to również Wasz sposób picia tej kawy. No ale u mnie w rodzinie mimo wszystko najczęściej pije się kawę z mlekiem, zwłaszcza o poranku. I tutaj mamy taki system Easy Spumatore, dzięki któremu możecie też ustawić różnego rodzaju ilość piany czy konsystencję piany, nawet taką, która pozwoliłaby Wam na uzyskanie jakiegoś wzoru. Rano pewnie nie mamy na to specjalnie ochoty, więc ja przygotuję takie klasyczne cappuccino. Podwyższę sobie tutaj wylewkę, wstawię większą szklankę. Mam tutaj też bezpośredni dostęp z głównego ekranu do cappuccino. Naciskamy guzik. Ekspres potrzebuje chwilę, aby wytworzyć odpowiednią ilość pary do spienienia. Otwieramy sobie zawór. W przypadku kawy z mlekiem, ekspres da nam sygnał, w którym momencie mamy zamknąć zawór spieniania mleka, tak aby ta ilość była odpowiednia.
Jeżeli chcemy odrobinę więcej, oczywiście możemy to zamknięcie opóźnić, wtedy będziemy mieli coś bardziej w stylu latte niż cappuccino. Z tego co widać od góry, powierzchnia spienianego mleka jest bardzo ładna, nie ma dużych bąbli, jest lśniąca, tak jak powinno być. Mamy grubą warstwę mlecznej pianki, co jest charakterystyczne dla cappuccino. No, zobaczmy jak to wszystko razem smakuje. Mleko ma bardzo fajną, kremową konsystencję. Dzięki temu, że nie jest zbyt gorące, jest też bardzo przyjemnie słodkie. Kawa bardzo intensywnie, fajnie się przebija ze względu na wybrane przeze mnie ustawienia. Także jest to na pewno kawa, która Was rano pobudzi, a może też, jak to we Włoszech, zastąpić tradycyjne śniadanie. Dodatkowo ekspres Nivona jest bardzo łatwy i tak naprawdę przyjemny w konserwacji. Przeprowadzi Was przez system czyszczenia. Ten ekspres Nivona łączy się również przez aplikację Nivony z telefonem, więc możecie przygotować swoją ulubioną kawę tak naprawdę jeszcze z łóżka. Wtedy można sobie wybrać odpowiednią kawę i jeżeli tylko i wyłącznie dzień wcześniej podstawiliście filiżankę, to w momencie, kiedy zejdziecie do kuchni, kawa będzie czekała na Was gotowa, aromatyczna i pachnąca i będziecie mogli zacząć swój dzień zdecydowanie lepiej i szybciej. Do strefy kawy zaprasza Agnieszka Rojewska, mistrzyni świata baristów.